Poranek Radia Tok FM. 27 minut po godzinie 7. Łukasz Gras przed mikrofonem. Witam ponownie w studiu. Artur Dębski, wiceszef zarządu ruchu Palikota. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy się pan dowiedział, że coś takiego jak ACTA istnieje? No tak naprawdę całkiem niedawno. W zeszłym tygodniu wiedziałem, że prace trwają nad jakimś projektem ograniczającym swobodę w internecie tak naprawdę, ale dopiero w zeszłym tygodniu dowiedziałem się o szerszym zarysie. Jak to wygląda? O tym, że utajnione są prace nad nim od 2007 roku w zasadzie. O tym, że w 2010 roku 400 eurodeputowanych było zdecydowanie przeciwnych wprowadzeniu tego projektu w życie. Także dowiedziałem się, mimo że jestem w Sejmie 3 miesiące prawie, dowiedziałem się o tym w zeszłym tygodniu. No i jakie wnioski pan wyciąga? No dla mnie to katastrofa jest. Jest to zamach na demokrację na pewno. Jeżeli prewencyjnie można komuś wyłączać strony czy serwery, a tam są ponoć takie zapisy w tej umowie. No ponoć, zapytamy Michała Boniego za chwilę. To jest katastrofa. Od ścigania przestępców na całym świecie jest policja. Potem od stawiania im zarzutów jest prokuratura, a na końcu jest sędzia, żeby wydał wyrok. I te firmy, które dbają, które ustawa ma zabezpieczać, powinny iść zupełnie inną drogą. Tak działa wymiar sprawiedliwości i w ten sposób powinniśmy zajmować się przestrzeganiem prawa, a nie prewencyjnie. No dobrze, a to nie jest niepokojące, że nawet posłowie, którzy współtworzą prawo, tworzą prawo, dowiadują się, jak pan mówi, prace trwają 2007, a pan się dowiedział w ubiegłym tygodniu o tym. To w ogóle to dla mnie jest sytuacja niedopuszczalna. Jeżeli społeczeństwo nie wie, co im chcą zafundować rządy, to wie pan, do czego to doprowadzi po pewnym czasie. Natomiast mi się bardzo podobała reakcja tak naprawdę. To popiera pan ten protest absolutnie w sieci? Absolutnie popieram z całego serca, dlatego że... Nawet jak jest to łamanie prawa? W pewnym sensie prawo nie zostało złamane, bo żadnych informacji ludzie nie ukradli. Strony nie zostały, prawda, złamane w sensie takim... Zarzutów nie można im postawić, jak się zdaje. Nie jestem przekonany o zniszczeniach, jakie spowodowały te ataki, natomiast wysyłanie milionów maili do kogoś nie jest zabronione na tym etapie prawa. I uważam, że sytuacja doprowadziła do tego, żeby zacząć rozmawiać o konsultacjach społecznych. Po prostu w każdej dziedzinie, jeżeli rząd chce wprowadzić projekt jakiś newralgiczny, społeczeństwo musi mieć prawo do wypowiedzenia się. Tylko wtedy będziemy mieli szansę stać się społeczeństwem obywatelskim, a w tej chwili to wygląda tak, że kilkudziesięciu ludzi decyduje o losie, prawda, naszych 36 milionów rodaków. Nawet posłowie, nie znając sprawy, mają uczestniczyć w podpisaniu czegoś, bo dla społeczeństwa, prawda, ja też jestem osobą, która jest u władzy. Oczywiście jestem skrajną opozycją, natomiast zarzuty nawet sąsiadów, no rządzisz i nic się nie zmienia, no już tyle czasu jesteście w Sejmie i nic, prawda? My jesteśmy w opozycji i nie zgadzamy się z tym, żeby 20 czy 30 osób podpisując jakiś dokument reprezentowało 36 milionów ludzi. A co zamierzacie w tym celu zrobić? Bo wiem, że jakaś konferencja prasowa się szykuje. Tak, dzisiaj o 11 w Lublinie przedstawimy oficjalne stanowisko. My jesteśmy generalnie partią wolnościową i nie może być takiej sytuacji, że internet jest w jakikolwiek sposób cenzurowany. Poza tym to powinno dać rządowi naszemu bardzo do myślenia, bo kolejne protesty i kolejne strajki nie odbędą się pod Sejmem przy pomocy... Ludzie nie przyjadą autokarami, nie będą palić opon, bo nie ma już potrzeby takiej. Może to wyglądać w ten sposób. Naprawdę musimy się słuchać społeczeństwa i pracować tak, żeby ludziom żyło się lepiej, bezpieczniej, żeby przestrzegać swobód obywatelskich. No to zapytam prowokacyjnie, dać się szantażować? To nie jest szantaż. No, no jak nie? Ale... Ci zwolennicy ACTA mówią, że to jest w obronie praw autorskich między innymi. No, obronę praw autorskich, autorzy powinni sobie zapewnić na drodze sądowej. Jeżeli sądy i wymiar sprawiedliwości działałyby szybko i skutecznie, uważam, że zapewniliby sobie ochronę praw autorskich. I to jest droga. Nie można prewencyjnie zabronić każdemu czegokolwiek. Łapać należy tylko przestępców, a nie wszystkich. Ile projektów ustaw do tej pory złożyliście w Sejmie jako ruch? Do 16, do piątku, 14.
14 projektów ustaw. Tak. I najgłośniejszym... 16 w piątek, to jest ta godzina, powiedzmy, graniczna. I najgłośniejszym echem odbiła się ta dotycząca niekarania za posiadanie narkotyków, marihuany, trafi. Tak, to też jest nasz projekt wolnościowy tak naprawdę, bo ja uważam, że zbytnie obostrzenia, ograniczenia, koncesjonowane obszary działalności gospodarczej, to jest to, co przede wszystkim należy zmienić. Poza tym dla nas akurat ten jeden blunt to jest symbol pewien. Jeżeli państwo ma prawo do karania osobę, często młodą, 17-18-letnią, za posiadanie jednego blanta, to uważam, że to nie idzie w dobrym kierunku. Zbyt wiele obostrzeń, pozwólmy ludziom wybierać, co jest dla nich dobre. 14 projektów ustaw, ile liczycie, że Sejm zajmie się tymi projektami ustaw i cokolwiek z tych 14 przeforsujecie w Sejmie? Trudno powiedzieć, bo od nas... Konsultowaliście to z partiami politycznymi innymi? Czasami konsultujemy to z... Szukając poparcia, tak? Bo musicie mieć poparcie. Składacie projekty ustaw, które tak naprawdę w Sejmie mogą przepaść. Nie oszukujmy się, że poparcie w obecnej sytuacji, poparcie tylko Platformy Obywatelskiej jest tak naprawdę gwarancją tego, że ustawa w ogóle będzie brana pod uwagę. Ja się spodziewam, że będziemy przedstawiać bardzo dużo projektów ustaw. Natomiast bardzo niewiele z nich będzie w ogóle tematem do dyskusji. Ale rozmawiacie już teraz na etapie przedstawiania, tworzenia tych projektów ustaw. Mówicie, że macie konsultacje społeczne na etapie tworzenia projektów ustaw, tak? Tak, dla nas największym takim sukcesem, największym wyznacznikiem naszych konsultacji społecznych jest wynik wyborczy, bo to, co proponowaliśmy, teraz składamy. Ja powiem o jednym przykładzie, który całkowicie zrewolucjonizuje scenę polityczną, czyli finansowanie partii politycznych. No, mam wątpliwości tutaj co do pomysłu, ale słucham. No, to jest rewolucja całkowita. Jeżeli teraz pan, załóżmy, przekroczy próg procentowy, pańska partia 3%, to otrzymuje pan na 4 lata pieniądze z budżetu. Wszystkie małe partie są dyskryminowane. To jest po pierwsze. Mogą być najlepsze programy, świetni działacze, natomiast bez pieniędzy nie ma polityki. A druga rzecz, rozliczenie wyników wyborczych następuje co 4 lata. Tak naprawdę. Czyli ma pan zapewnioną działalność przez okres 4 lat, a w naszej propozycji trzeba walczyć o wyborcę co roku. No tak, każde oszustwo wyborcze powoduje to, że mogę nie dostać kasy od swojego wyborcy. No dobrze, ale proponujecie coś, co w ogóle może odebrać partiom politycznym pieniądze. I bardzo dobrze. Jeżeli politycy nie będą zasługiwali według wyborców na pieniądze, niech ich nie dostają. Ten 1% trzeba będzie wychodzić od każdego podatnika. Taki polityk nie będzie przypominał sobie, że wybory są co 4 lata, tylko kampania będzie trwała cały czas. Wie pan, jak to teraz wygląda. 4 miesiące przed wyborami nagle coś się zaczyna dziać, ktoś się pyta o coś, w sensie polityk, mieszkańców, a tak przez 4 lata nic się nie dzieje. Politycy mają być na naszych usługach, a nie odwrotnie. I pan wierzy w to, że tak jak ludzie oddają chętnie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, tak z przychylnością będą patrzeć w stronę polityków, których sondaże pokazują stopień zaufania społeczeństwa. Nie wierzę w to, że będą oddawać chętnie, natomiast wierzę w to, że poprzez ten instrument politycy będą musieli sobie wywalczyć te pieniądze, a to będzie można tylko uczciwością, dotrzymywaniem słowa i rzeczywiście dużą pracą. No a co jak nie wywalczą? To za co będą utrzymywać partię i jak funkcjonować? Jeżeli nie wywalczą tych pieniędzy, to... No bo nie jest pan pewien, że dostaniecie pieniądze z 1% przy rozliczeniu podatku. Nie. Że namówicie i przekonacie do siebie społeczeństwa. Co jeśli nie? Oczywiście. My jesteśmy jedyną partią w obecnej sytuacji, która jeszcze nie ma, prawda, złamanych obietnic wyborczych. Jestem przekonany, że wszystkie partie, no zwłaszcza PiS byłby niezadowolony, bo ma bardzo dużego konkurenta w myśl tej ustawy w postaci Kościoła katolickiego, prawda? Wyborcy PiS-u by bardzo często przekazywali zamiast na partię to PiS-owi. Natomiast rzeczywiście zaufajmy ludziom, spróbujmy wprowadzić ten instrument, bo nie wiadomo jest, czy zbierzemy, czy nie zbierzemy. No dobrze, ale do niedawna był pan jeszcze biznesmenem i miał pan własną firmę, więc pan różne czarne scenariusze też musiał dla swojej firmy rozważać. No nie wierzę, że nie braliście pod uwagę na etapie tworzenia ustawy, co w przypadku, kiedy Ruch Palikota nie dostanie ani grosza. Dlatego, że u nas większość posłów jest w biznesu, uważamy tą ustawę za genialną, bo w biznesie im więcej pracujesz, tym więcej masz. I niech tak samo będzie w polityce. Im więcej pracujesz. A zamierzacie pracować samemu, czy może razem z SLD? Co w końcu z tym sojuszem? Bo to różne...
Znaczy, jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, jestem pod dużym wrażeniem sukcesu Leszka Millera, który po tych występach, to prawda, na jedynce w Samoobronie, dał radę wrócić na fotel przewodniczącego i najprawdopodobniej wygra wybory. Ja mogę albo zatopi partię, jak niektórzy mówią. Jeżeli Leszek Miller nie uratuje tej partii, to już jej nic nie uratuje. Także ja uważam, że z punktu widzenia działaczy SLD jest wybór świetny. Natomiast rzeczywiście może świadczyć o konserwatyzmie, czyli żadnych zmian. Tam jest dużo fajnych, młodych ludzi, którzy są w tej chwili... odsunięci? Tak, tak, oczywiście. No tak się robi. No, przyszedł wódz, bardzo duży autorytet, więc on dzieli i rządzi. Osobisty wielki sukces Leszka Millera, natomiast jeżeli chodzi o koalicję, ja sobie tego nie wyobrażam. Bo? Jeżeli chodzi o współpracę, wie pan, my jesteśmy, mamy ten argument, którego nam nikt nie odbierze. Dostajecie księgi od wyborców już. Świeżość w polityce, czyli u nas nie ma betoniarni politycznej, natomiast każda partia polityczna, której posłowie zasiadają więcej niż dwie kadencje w Sejmie, źle się kojarzy. No zaraz, to chwali pan Millera, czy go gani? Bo przed chwilą pan mówił o tym, że to jest sprawny wódz, przyszedł, dzieli, rządzi, a teraz pan mówi o betonie. Teraz mówię w kontekście naszego ewentualnego sojuszu z jakąkolwiek partią. Wyborcy nasi nam pewnie tego by nie wybaczyli. No, nie wybaczają. Widziałem stronę internetowej Ruchu Palikota i to, co się dzieje na forum, na wpisach pod hasłem, że marzy wam się koalicja. No mi się nie marzy koalicja z żadną partią, bo ja uważam... Andrzej Rozenek mówi, że SLD ma doświadczenie, nasze partie się uzupełniają, marzy mi się wspólnota. Myślę, że Andrzej miał na myśli, że marzy mu się współpraca w pewnym sensie. Rzeczywiście oni są bardziej doświadczeni, znają lepiej mechanizmy, które rządzą na przykład polskim Sejmem. No tutaj to jest pierwsza rzecz, którą my byśmy zmienili całkowicie i wyremontowali, czyli zasady funkcjonowania Sejmu. Złożymy niebawem projekt zmian w regulaminie. Przykładowo, no, wielu wyborców się denerwuje, że podczas transmitowanych posiedzeń Sejmu sala plenarna jest pusta. Jak ma być pełna, jeżeli w tym samym czasie obradują komisje? Po prostu to jest nielogiczne. Jeżeli chce się brać aktywny udział w posiedzeniu Sejmu, to komisje powinny obradować w inny dzień. Ewentualnie w innych kilka dni nawet. Statystycznie Polak powinien pracować 40 godzin tygodniowo. I uważam, że 40 godzin w Sejmie statystyczny poseł powinien spędzać. Powiedział polityk, kiedyś biznesmen, który pracował 40 godzin tygodniowo. No, biznesmen nie pracuje 40 Zartuję. Godzin, tylko 60 tygodniowo czasami. Artur Dębski, wiceszef zarządu Ruchu Palikota, był państwa i moim gościem.